Yellow. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj tu. Dzisiaj zaczynamy tworzyć szopę, domek na narzędzia. Tak. Zaczynamy, zobaczymy czy skończymy. To też jest... Nie skończymy. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że przyjechaliśmy tu w piątek, ale padało i wczoraj też padało i dopiero dzisiaj nie pada, a jutro znowu ma padać, więc skończyła się dobra pogoda chyba, zaczęła się już jesień. No i jak widzicie ja w czapce, takiej już konkretnej, stary nie, bo po co. No a później może, w sumie nie, to nie odcinek na obchód ogródka. Kiedyś wam pokażę, co się tu zmieniło. Stary już poszedł po narzędzia. I zaraz zabieramy się za robotę. Będziemy jeszcze to prostować. W sensie trzeba wylać wodę z tego i tą podstawę. Trzymajcie kciuki. Adrian, powiedz co powiedziałeś? Zapomniałem torby z narzędziami. I chyba gówno dzisiaj zrobimy. No, także jest grubo. Zajebiście. Ale masz poziomnicę. To chociaż... Ja nie będę używał nawet. Aha. Widzicie, takie życie to jest. Ciężkie. Nie wiem, ile uda się dzisiaj zrobić, bo torba z narzędziami, gdzie są wszystkie bity, wiertła i tak dalej, została w domu. Także jest dobrze. Mamy jednego bita na zwykłe wkręty krzyżakowe i mamy cztery paczki wkrętów na Torxa. Otóż tak, mimo to, że to wszystko jak zawsze jest z dupy i dla beki i tak dalej, to postaram się na końcu policzyć i podsumować, ile to wszystko kosztowało i może udowodnię, że da się taki domek zrobić taniej. Niekoniecznie lepiej niż taki kupny, ale te kupne, takie tanie, które byśmy kupili, bo drugiego bym nie kupił, też są do dupy. Także za podstawę posłużą. Cztery takie stopy wbijane. Mogłoby być sześć, ale będą cztery. I sześć łat. Zwykłych łat czterometrowych. 6 dlatego, że tyle jest w paczce. I tak, i zobaczymy. A wymiary domku to będzie 1,60 m szerokości na 80, bo takie mam deski. Domku. To jest bardzo tak. Domek na narzędzia, tak się mówi. Powiedziane, no. To będzie szopa. Szopa to będzie. Wydaje mi się, że miał to być w miarę profesjonalny film. Tymczasem Adrian nie zabrał nawet ołówka i zaznacza kreski na deskach gwoździem. Nie, krętem. Tak się robi. Tak się robi. Profesjonalnie. Gdzie jest piła? Już zgubiłem piłę? Tak. To jest robota, widzicie? I tak się właśnie pracuje na zadupiu. Nie ma się nic. Więc kręci się wiadomo co, wiadomo z czego. O co tu chodzi? No nic, nabijam się z ciebie po prostu. Za robotę się weź, a nie. Bebe, bebe. No biorę, właśnie robię to, widzisz? Nagrywam ciebie. Pokazuję, jak sobie radzisz wspaniale w warunkach survivalowych, nie mając żadnych narzędzi, budujesz domek na narzędzia. To jest bardzo profesjonalne w ogóle, że budujesz domek na narzędzia, nie mając narzędzi. No ale będę miał w nim grabki i szpadel, kurwa. Grabki i szpadel. Dobrze. Przecież nie będę tam wkrętarki trzymał. Ja teraz dostałam profesjonalne zadanie. Czyli będę wylewać wodę z tego.
zielonego. Najpierw ją tam nalewaliśmy, a teraz będę ją wylewać. I woda wylana. Baniak zdjęty. I w ogóle chciałam was zapytać. Sorry, pewnie wyglądam jak debil, mam włosy z tyłu ściągnięte. Ale czy chcielibyście obejrzeć na przykład odcinek co jakiś czas o gotowaniu albo robieniu przetworów właśnie? Bo ostatnio się tak zastanawialiśmy, czy na przykład nagrać to, jak robimy buraki. Ale Adrian stwierdził, że nie, że może tylko coś dodamy do odcinka. A z drugiej strony może by was to interesowało, więc dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego. Teraz będą dynie. Mamy szpinak, a ja mam kilka pomysłów w głowie. Więc jakbyśmy dostali się do jakiejś w miarę normalnej kuchni, nie tej tu, to mogłabym coś ugotować i wam wrzucić. Dajcie znać. Majster przyszedł. Co sprawdzasz? Jajco. A tak serio? Nie możesz wyrwać. Nie, bo nie mam rękawic. Nie, zgubiłam gdzieś te z biedronką. A drugie wyrzuciłam. Ale za to zerwę fasolkę zerwę. To było kurwa na cegłę, a i tak na cegłę się zapadło. Okay. On kopał ten skwet. To już chyba ostatnie tchnienia tej fasolki. Co tu rośnie. Także jutro będzie na obiad. Niektóre pożarte już są, więc ich nawet nie zrywałam. O, zobaczcie na tego ziomka. Proszę, jaki jest. I wiecie co? Tu siedzi ślimak. Właśnie teraz go zauważyłam. Masakra. A tu piłowanie. Już coś widać. Wiem, to miał być odcinek o robieniu domku, a w sumie nic na razie nie ma o robieniu domku. Ty to kamerujesz? No. No nie ma, bo trzeba pociąć. Nikt tutaj nie przywiózł tego kawałków, tylko deski. Wszystko musisz zrobić sam. Nie, a tak nic. Miałbyś już złożony. No, już bym kończył. Na 100%. Poszedł Janusz też przy tym, przy kupnie drewna i nie ma słupków takich, co pasują do tych kod wbijanych, bo one można, da się kupić takie słupki 45 na 45, ale łaty są tańsze, także tego zostałem na trochę sam bez nadzoru dorosłych. Martynka musiała jechać do domu po narzędziach, których zapomniałem, także uznałem, że sprawdzę, dlaczego kiwa się furtka. I furtka się kiwała, bo ponieważ słupek się złamał przy ziemi, są tu jakieś dziurki, także coś go tu sobie żarło i dostał też grzyba. Nie pamiętam, czy to było świeżo, nie, to nie było świeżo ścięte. Wszystkie te słupki, których tu użyliśmy, już trochę leżały, ale niektóre z nich nie były ze ściętych drzew, w sumie większość nie była, tylko z takich, które się powaliły same, a więc już były trochę ruszone,
No i liczyłem się z tym, że będę musiał je powymieniać jakoś tam niedługo, ale miałem nadzieję, że nastąpi to bardziej za rok albo za dwa. Także znalazłem następne takie suche, zdechnięte, które jeszcze stało. Obciąłem mu dół, który był zgnity i zobaczymy, może to postoi trochę dłużej. Przyjechała bohaterka. W międzyczasie furtka została zrobiona. Nowy słupek wkopany, jakoś tam działa. Nie będę wam prezentować, ale jest. A tymczasem przyszły chmury. Zastanawiamy się, czy nie będzie padać. Kamerujesz to? Tak. O matko. No dobrze. Co teraz, tą górę? Ja. Ale tu by trzeba było coś w miarę zmierzyć. W sensie, przytrzymaj tam jakoś mniej więcej. Tu na łoko wszystko. Nie no, tutaj nie. Tu akurat. Tu użyjemy miarki takiej prawdziwej. Czekaj. Teraz weźmiemy jedną kontrłatę i wsadzimy w środek, żeby te deski się ładnie ze sobą skręcały. Okej. Okay. Za czym? Nie ruszaj się! Musimy odkręcić, bo oczywiście źle przytrzymałam. Pytałam Adriana, czy jest prosto, a ten mówi, tak, to tak. Ale dobrze, nie takie rzeczy się robi. Nisko słońce już teraz. Na sosie. No mamy to, teraz bierzemy naszą zgnitą bananową kontrłatę. Chyba z tej strony jest prostsze trochę. Tu chyba jest ołówek nawet. Gdzieś. Kto by go tam ciłka? Powiem wam, że jakiś czas temu, jak jeszcze Adriana dobrze nie znałam, to myślałam, że on lepiej pracuje niż mój stary. Ale nie. To jest dokładnie ten sam styl i ten sam poziom. Dobrze się ten maskował. Myślałam, że jest taki porządny, wiecie, nie? Wszystko tu ułożony. Ja jestem porządny, tylko gubię rzeczy i ich zapominam. Jeszcze się oburza, widzicie? Kurwa, to jest bardzo dobra robota. Nie, no tu chodzi. To na prosto? Co, bo bez miarki? Bo bez ołówka. Bo z kręcikiem się zaznaczam. Tu był ołówek, trzeba było nie gubić. Ja tego nie dotykam nawet.
Ja teraz muszę tam wejść. Kurwa, bez kasku. No. Dawaj ją tu, ty. Tam na razie trzymaj jakoś tam. Wtykłam. Byle było. Bardzo dobrze. A teraz jak odmierzyć, czy tu nie jest na środku? Rozstrzygaj go. Poszłam go, kurwa. Patrz, co leci, żurawie. Helikoptery. Klucz jakiś, ale nie wiem. Chyba żurawie takie duże. Chociaż gęsi też latają dzisiaj. Ale nie wydają żadnych dźwięków, to nie wiem. To sowy. To sowy. No. Sowy są bezszelestne. Tak? Tak. Proszę zabrać to pudełko i tą miarkę. Podać. Mhm. Kurwa, wiesz co? Równo. No. Nie spodziewałem się tego. Nie nagrałam tego. Dawaj jeszcze raz, bo nie wierzę. To czekaj, puszczę tylko te... Sprawdzamy, czy kąty są. To tam idź teraz. Za pierwszym razem wyszło nam, że tak. I dlatego to nagramy. I Adrian nie wierzy, więc robimy to jeszcze raz. No, ja mam tu. Sysunia. Syska. No. No nie, teraz nie wyszło. Pociąg tam ten róg, a nie, bo to całe teraz się przesunie. Jednak nie wyszło. No ale jest nieduża różnica. To do pizdy czy nie do pizdy? Ups. Tam też tak sprawdzałeś? Teraz to już się czepiasz. Ej, trochę sprawdzałem. Poziomnicą. Ale i tak się wszystko pościągało w chuj potem. Także. Także co? Przykręcasz dalej? Tak. Ale ja teraz je przykręcam tak po jednym wkręcie na każdą stronę i będę mógł to poprzechylać i wtedy połapać. Wiesz, rozumiesz? Mhm. Chociaż nie wiem, jak mi się to uda potem. Może jakoś się uda. Przez ten płot się tam dostać z wkrętaczką. No to musisz chyba już wkręcić, a nie? No nie mogę, bo tu będą regulacje. Regulacje to są prawne. Przynieśliśmy pierwszą ścianę szopki i teraz będziemy ją wstawiać z poziomnicą. Powiem wam, że jest grubo, ale zaraz chyba będzie stało.
Dobra, Sosia, Samosia. Nawet wbijamy po trochę, a nie obgadujemy to. A nie da. Chłop się chodzi? Nie. No właśnie. Dobra. Jest tak miękko. Tak miękko. O kurwa. Ja się nie, ja już nie mogę. Dobra, już nie, czekaj, teraz patrzymy, czy miałe profo. Nawet. Chyba mieści się w oczku. Nawet. Troszkę. Tak? No jest, ale dobra, jeszcze można wbić. Dobra, to tupimy jeszcze trochę. Wiola. Teraz widzę, że bananki są w tą, trzeba będzie ją tak odgiąć. Ale poza tym to... I jedzie tutaj tak szybko. Korporarny. A tu będzie na jedną? Tylko jedną takie, czy też dwa? Co, w przód? Na jedną. Tutaj, żeby taczkę wstawić. Aha, okej. Okay. Aż taką dużą byś chciała? Nie, nie, no pytam po prostu. Ja nie wiem, co ty w planach miałeś. A podłoga? Na rzutkę będzie wysypane. Nie będziemy się wygłupiać. Nie będziemy się wygłupiać, no. Tu będzie włóknina położona, nieekologiczna i pół tony żwiru. I to będzie podłoga. I tyle. O, to mi się podoba. No, wszystko na łoko zrobione, tylko tutaj bananki pewnie nie ma. Oczywiście, że tutaj nie ma. Jak jesteś krzywa? Trochę w chuj. Podoba mi się. Tutaj jest pion, a tam nie ma. A tam nie ma. Czyli to nie ma co sprawdzać. Nie ma sensu. To co teraz? Szefie. Budowy. Szef budowy. No ale robimy teraz... Pozdrawiamy leśne ludki. Robimy przutera. Przutera? Mhm. Nasz geniusz budownictwa idzie właśnie z drugimi słupkami. Okazuje się, że chyba przykręciliśmy deski do dłuższych słupków, które powinny być z przodu. Natomiast... Nie. Sukces. Tak. Sukces w hodowli. Nie wiem, jak to się udało, ale się udało. Były chwile grozy, powiem wam. Już widziałam, jak rozkręcamy to z powrotem. I skręcamy jeszcze raz. Teraz się nagrywa.
tamtym roku przywiozłem całego żuka starych okien i desek z jakiejś działki i potem się jeszcze zakopałem i czekałem do wieczora, ale było warto, bo po roku okazało się, że jedna listewka mi się przydała. Gratulacje. Pogratulujcie Adrianowi w komentarzu, że ma taki ogromny mózg. Ty powinnaś mieć większy, masz większą głowę, ale, no, widać, ale widocznie ty widać masz, nie ma reguły. Ty masz większy. Jesteś geniuszem po prostu. Geniusz, kurwa. No, jak doktor Duderstedt. Ale nie pamiętam, jak to było. Bo słuchajcie, ja tu jestem, siedzę po prostu se. Za kamerą se siedzę. Ale tak się zastanawiam, teraz jeszcze kleszcze są obudzone? Nie wiem. No ja też nie wiem właśnie. Może wy wiecie, czy jak jest tak zimno, w sensie tak 13 stopni, to one już śpią, czy jeszcze nie śpią? Bo nie wiem, czy mogę czuć się bezpiecznie. Kurwa, i wyniosłem tam młotek. Wyrażaj się. Nie. Może nie. Dzieci nas oglądają. To nie przestanę. Ja jestem u siebie. To nie jest kanał dla dzieci. Jak ktoś ogląda z dziećmi, to niech przestanie. Kurwa, chuj dupa. Kupa. Majty pełne. Musisz mnie przebrać. Najgorzej, jak coś się komuś wydaje. Nie wymyślaj, przebierz mnie. Ja nic nie muszę. Przebierz mnie tak jak zawsze w domu. Nie wstydź się przed kamerą. On kłamie. On łże. Też trochę widać, że jest niepełnosprawny. Nie według ZUS-u. No bo ZUS się nie zna. Jakby z tobą pomieszkali przez jakiś czas, to by szczaili, kurwa. Zapraszam. Że potrzebujesz opieki. Zapraszam. Chcę jakąś fajną opiekunkę i rentkę. Ty se uważaj. Sama zaczęłaś. Nie chcesz mnie przebrać? Nie. No to... A dostaniesz opiekuna. Bo opiekunka by cię nie uniosła. On nie musi mnie nosić. Kurwa. Skupienie wymalowane na jego twarzy mówi wszystko. Adrian widział dzisiaj już wiele, ale takiego gówna jeszcze nigdy. Gówno to idzie wieczorem. Nawet mogę cię zabrać. Nie, dziękuję. Oszczędzę sobie tych przyjemności. To ja nie spukam. Nie spuczę się mówi. Co? No tak, to ja nie spuczę. Znowu jakaś kurwa wielkopolska. Nie, znowu jakaś wielkopolska gwara. No nie. Mówi się nie spukam. Nie, nie spuczę. Jestem spłukany, a nie spłuczany, kurwa. Co ty wymyślasz?
Tak się mówi u mnie. To mówię, znowu jakaś gwara. Drzwi też zakluczam. Drzwi czy drzwi? Drzwi. No. Adrian się ze mnie nabija. Zawsze. Że jakoś dziwnie mówię, bo jestem z Wielkopolski. No jak nie umiesz mówić, to wypada się nabijać, nie? Umiem. To ty nie umiesz. Wyciąg to jedno. Wyciągnij. Wyciąg to jedno tu. Wyciągnij. Gdzie mam to wyciągnąć? No stamtąd. No. To będziemy to kroić. Tylko teraz, żebyśmy się nie zajebali. Po raz setny dzisiaj. Nie, ej, dzisiaj jeszcze nie było żadnego fejla. Nie, to prawda, no. Jeszcze nic nie robiliśmy dwa razy. Nie, ale już leciałeś sprawdzać, czy nie trzeba. No bo jestem przyzwyczajony, że są fejle ciągle. Okej. Okay. Jakie to są ogórki? Korniszony. Korniszony dała nam babcia Adriana. I są zajebiste. A ja jadłam ogórki od zawsze. Wszystkie. Bo ja kocham ogórki. Adrian coś spierdolił. Ja tak się chwalił. Kurwa. Ale bardzo ładny ambient tam za tobą teraz. Okej, okay, te deski mogą tu być. Bo je odkręcimy. Tylko pamiętaj, żebyśmy je odkręcili. Mm-mm. Zrób to teraz. Nie, bo potrzebujemy je, żeby zmierzyć. To co ty odpierdoliłeś? No nie od tej strony je przykręciłem. Aha. Co ty tam udajesz? Patrzę, bo mi się podoba tam. Elo, mordy. Tak, to już to była ta wypowiedź? Nie, okay. Chciałam powiedzieć, że mimo tego, iż szef budowy zapomniał narzędzi, taki majster, i musiałam gnać pół godziny w jedną stronę i w drugą po narzędzia, to i tak udało nam się zrobić dużo. Tak. Stoimy już właściwie w szopce. Brakuje jej ścian, ale jest już szkielet, chociaż tyle. I niestety okazało się, że ziemia jest tutaj bardzo, bardzo krzywa. Zaskoczenie. I nie wiem, jak rozwiążemy ten problem. Mamy trzy pomysły. Tak, żeby wyłożyć cegły tutaj, bo widzicie, jaka tu jest przerwa, nie? Oryginalny plan był taki, żeby tu po prostu nasypać żwiru, żeby położyć włókninę i nasypać żwir i to by była podłoga. Ale... No ale zobaczcie, ile by trzeba tego żwiru nasypać. To jest dużo w cholerę, nie? Nie chce nam się wybierać ziemi z tyłu, żeby to wbić trochę głębiej, bo z tyłu już kotwy są na ziemi, a z przodu jeszcze trochę im brakuje. Podłogi z desek nie chce mi się robić. A ja właśnie mówię, żeby zrobił, ale nie chce mu się, to nie będzie. A powiedzcie, że to by było najlepsze chyba. No ale wtedy musielibyśmy dać kilka łat, żeby ta podłoga w miarę się no nie zerwała pod nami, żeby dał się po niej chodzić. Prześpisz się z tym.
Po prostu. Generalnie to zobaczymy. Dzisiaj jest niedziela i jutro ma padać, także we wtorek może będę to kończył. Zobaczymy. Także miał być jeden film, a będą dwie albo trzy części i podsumowanie kosztów będzie w ostatniej części. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Naura.